prezentuje spalinową piłę firmy Husqvarna model K770 z osłoną tarczy 350 mm. Moc silnika 5 koni mechanicznych, głębokość cięcia 12,5 cm. Masa urządzenia 10 kg. Tak maszyna wygląda dookoła. Założę tarczę diamentową Husqvarna Tacticat S50+. Tarcza dostarczana jest z pierścieniem redukcyjnym odpowiednim dla wałków 25,4 mm i 20 mm. Zerknijmy do środka. Obudowę filtra powietrza odkręcam dołączonym kluczem. Tu znajduje się świeca zapłonowa, tu filtr powietrza. Po odkręceniu dwóch śrub mam go w ręku. I mogę wyciągnąć. Nowy oryginalny filtr powietrza sprzedawany jest z siateczką zabezpieczającą przed dostawaniem się zanieczyszczeń do komory spalania. To bardzo ważne. Zwróćmy uwagę na trzy śruby mocujące głowicę tnącą. Zapewnia to większą wytrzymałość na skręcanie niż wcześniejsze mocowanie dwoma śrubami. Standardowy system wodny z głowicami umiejscowionymi po dwóch stronach tarczy, z podłączeniem pod złącze ogrodowe. Dla mnie ważny element, czyli pierścień umożliwiający pracę tarczami z otworem montażowym 20 mm i 25,4 mm. Dziękujemy za uwagę.